Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i widzowie, na odcinku Dave'a dopłynęliśmy do takiej wyspy. Cześć. Witam, Dawidzie. Cześć, Filipie, dzisiaj co? Teraz robimy ekwipunek. Ekwipunek, musimy, stary, ulepszyć to, co mamy, ponieważ na dzień dzisiejszy ja mam z narzędzi jedynie wędkę. No i mamy kowadło. Ja mam kilof. Widzisz, i zwaliłeś, bo zrobiłeś, ja mam, widzę, powiem, on zrobił kowadło z całego żelaza, który mieliśmy. No i w czym to? Po co? Ale powiedz po co. Żeby nazwać, prawda, żółwia Franklin. No. Całe kulisy tego, naprawdę, po prostu ja nie dowierzam w to. Stary, mogliśmy mieć zbroje, kilofy, miecze. Stary, dobra. Nie, jakby. Ja rozumiem. Franklin. Dobra, ja robię narzędzia. Nie interesujemy to. Robimy tak, robię kilof, robię siekierę i robię miecz i zrobię sobie łopatę. Stary, to jest, wiesz, jakie to jest bez sensu w ogóle? Zostawiliśmy wszystkie nasze narzędzia w Palionowie. Tylko po to, żeby przylecieć na tą wyspę i tak zrobić te narzędzia od nowa. Przygoda, niechaj chwili nie szkoda, czy coś tam jeszcze twój tekst z wczoraj, każdej chwili szkoda. No to masz przygodę, no co by to była za przygoda, gdybyś miał wszystko na tacy podane. No to prawda, ale wiesz, ale tak czy siak uważam, że popełniliśmy kilka błędów. Dobra, ja odkładam tutaj do tej skrzynki jakieś rzeczy. W ogóle, stary, mam pomysł, mam bardzo dobry pomysł. Co ty robisz? Kurde, boję się tego twojego pomysłu. Robię sobie na szałas, stary, i tam. No dobra, no to rób sobie na szałas. Mój pomysł jest bardzo dobry, czekaj, biorę te deski, żeby one tutaj nie szpeciły. Robię skrzynkę i schowajmy to TNT w jakimś miejscu pod piaskiem. Nie nośmy tego ze sobą. Co ty na to? Ale właśnie dałem do tej skrzynki. No dobra, to dawaj. Widziałem. No jakby wiesz, chodzi o to, że to jest jakiś taki w miarę plan kit, nie? I teraz ja mam już... Tu? A czemu akurat tu? Czekaj. Co ty robisz? Czekaj, tu jest równa taka przystań, nie? A i dlatego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czy jedenastka nam się z czymś kojarzy? Nie, ale dwunastka nam się kojarzy z moim tym. Dobra, dwanaście. Co ty kombinujesz? Teraz idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu jestem ja. Ty jesteś, czekaj, wrzesień, 21, nie? 29. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szesna, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, wrzesień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu będzie skrzynka. Stary, nie wiem, jak ty to wymyśliłeś, ale mega mi się to podoba. No i tu jest skrzynka i nie ma szans, żebyśmy stracili do niej dostęp, bo no, po prostu z naszymi urodzeniami, no, nie da się tego zapomnieć. Bang, bang. Rozumiesz to? Teraz już sobie to wyobrażam, jak my będziemy musieli tak, tutaj stanąć, jest tak, 12. Nie! No tu, no. 8, pójdzie 29 w tamtą, 9 w lewo. Ja no, jak na mapie skarła, ale stary, ale dobra, no a co, nie, jakby git, to było łatwe, git, by to git, było bez sensu. Git, stary, gorzej, jak się okaże, to są jakieś dinozaury, stary, ja tam chciałbym przypomnieć, że tam jest taki szkielet fajny. I będzie nas gonić dinozaur i jedynym sposobem będzie go wysadzić, nie? I ty tak, przyjdziesz i powiesz, panie T-Rexie, proszę poczekać. 12, 8. Nie, tak na pewno nie będzie, synek, to jest tak przemyślane. Dobra, okej. Okay. Nawet zrobiłem porcik. Mega. O, z mega, drewna, mega żeby port. Było wiadomo. Patrz. No. Mega łódka. O! Łódka versus okręt. Tak. Dobra, słuchaj, musimy się rozejrzeć po tej okolicy. Pro. versus pro. No. Dobra. Musimy się rozejrzeć po okolicy, stary, bo ja czuję, że tu mogą być jakieś cenne rzeczy. Albo dobra, jakieś, wiesz, takie. Ten, na pewno drewno nam się przyda. Ja idę sprawdzić, czy rośnie tu kamień. Kamień nie rośnie, ale możesz sprawdzić. No idę zobaczyć. To czekaj, stary, czekaj, a może bez sensu jest mieszkać chyba na plaży, czy chcesz na plaży mieszkać? Gdzie ty się wkopałeś, o tam? Tutaj, patrzę na razie, że jest kamień. Ja myślę, że powinniśmy gdzieś w cieniu, żeby nas nie przegrzało. No możemy, no. No to, stary, tu jest idealne miejsce. A ja mam kamień, jest kamień, a nie, to jest gravel! No nie! To może tu będzie kamień pod jest dirtem. Jest kamień, będzie kamień, jest? Będzie. Tak. Dobra, ja biorę rzeczy, które tutaj są i przenoszę je tam do... Stone Age! Co? Stone Age, mam kamień. Aha. Epoka kamienia. Taki, wiesz, żarcik. Dobra, rozumiem. Dobra, ja przenoszę rzeczy, przenoszę rzeczy tutaj do tego lasu. Zamieszkajmy troszkę w lesie, żeby też nie rzucać się tak w oczy tłylcom. Trzeba się gdzieś skitrać. Ja myślę, że tu możemy zrobić takie miejsce, tak w miarę blisko też, myślę, że tutaj... No, żebyśmy statek widzieli, jak ktoś nam weźmie. Dobra, stary, tu. To jest idealne miejsce.
A może dom na drzewie? No, jest to jakiś plan w sumie. A? 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 No a? Widzisz, kmini się. No dobra, ej, dobra, ale... gramy w zabawę, patrz, mam susz, pisze Steve. To a ja nie w ten mam. Sposób, że jak to wypiję, a ile to masz nic takich? Nie widzę. Jedno. Aha, no to pij. To możesz ty się pobawić, bo nagrywasz. Ja się schowam i ty mnie musisz znaleźć. Bo ej, ale jesteś pewien, że ja nie, to ma różne efekty, to nie będzie jakby, że będę ślepy. Nie, niewidzialność, na pewno. Aha. Na pewno. No dobra, czyli ja piję, się chowię, ty się chowasz i muszę cię znaleźć. Musisz mnie znaleźć, tak. Dobra, no to patrzy się w dół. Się obrócę troszkę i... Nie widzisz nic, nie? Jest zatruty, stary, to niezłe jaja. Nie, no nie, a faktycznie nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, mogę cię szukać? Tak. Dobra, szukam. Idę gdzieś przed siebie, ale nie wiem gdzie, totalnie w którą stronę. Pytanie teraz... Kurczę, czy ja dobrze idę w ogóle? Ty mnie widzisz? Tak. Widzisz mnie, tak? Tak. Dobra, ja się rozglądam dookoła. Ej, dobra, stary. A ty dalej nic nie widzisz? No. Jakie OP. Zobaczyliście, sekund trwa. Nie, 2 minuty mi pisze. 2 minuty będziesz nic nie widział? No. Co? Ale stary, ty jesteś gdzieś daleko ode mnie, ja cię nie widzę. Nie, ja cię cały czas widzę. No jak ty mnie cały czas widzisz? Cały czas cię widzę. A to mów mi ciepło, zimno. No, tam to zimno. A, dobra, a teraz? Tutaj trochę jest zimno. Zimno, to czekaj, kurde, nie widzę, bo mi zasłania. Zaraz to się nie widzę. A, no. zimno, fest. No jak zimno? Zimno w tamtą stronę, tam, o cieplej, cieplej. Yes. Dobra. A tam to zimno już. Już zimno? A to ciepło, dobra, gdzie idę. Patrzysz. No, ty mega gorąco, ale idziesz w tą stronę, mega no ciepło. Jak, gdzie ja ty cię jesteś? Nie mogę, jak jest ciepło. Jaki ty jesteś, kurde. Tu stary. Musisz stary zobaczyć ten materiał. Dobra. Dobra, jeszcze przez 2 minuty nic nie będziesz widział. No nie, już, czekaj. 10 sekund mi zostało. Kurde, ej, ja naprawdę nie wiedziałem, że to aż tak tyle działa. No, ja też. Lol, ale fajne. Dobra, no dobra. To tak. Dobra, stary, rozbijamy tu obóz gdzieś. Dobra, już mam dobrze, już widzę, już jest git. Pyk, no i elegancko. Dobra, to teraz czyli obóz. Co, domek na drzewie, czy nie? No tu jest dużo drzew, nie? No to patrz, bo ja myślałem, żeby tu, w tym miejscu, no. Obudować to tak dookoła i zrobić taki szałas, taką... Taki, a to wiesz, możemy też, no? To będzie spoko. To chyba łatwiejsze do zrobienia, nie? Trzeba po prostu skopać kilka rzeczy dookoła i teraz bardzo ważne pytanie, czy robimy ten szałas z liści, czy z drewna, jak? Z liści i z drewna. Dobra, a... Wziąłeś craftingi? Tak. To weź postaw jeden tu. Postawiłem. Ja. Dobra, bo ja tutaj ogarnę sobie equipment. Dobra, odłożę rzeczy jakieś tutaj wszystkie. I będzie elegancko, dobra. I teraz tak, ty zbierasz to, dobra. A to ja pójdę, wiesz co, to ja zbierę jakieś drzewo. Zetnę całe dobra, drzewo. Dobra, zbierz. To jest mój cel teraz w tym momencie. Zebrać. Jak tu przyjdziesz, to nie poznasz tego miejsca. Dobra, liczę na tą. Dobra, czyli zbierzemy maców. Dobra, zbiorę takie drzewo, żeby jak najłatwiej było je ściąć. Dobra, gdzie się mówi o macy? W Fortnite, no. Macy. Ty, zagrałbym. Nie, no co ty? Żartowałem. No, myślę. Ale w LoL-a bym zagrał. Jaki cave! Kurczę, ej, nie mogę zebrać cave'y. Jak cave'y pod nami? Cave'y, a cave'y, a dokopałeś się do jakiegoś? No, dobra, nie chcę tam wchodzić. No, ale by się przydało, może tam będzie jakieś złoto, jakieś, wiesz, jakieś diamenty może? Co z taką pogardą to powiedziałeś? Ale tam tego nie będzie, musiałbyś to zobaczyć. Flaku. Co tu się dzieje? Nic o, nie widzę. Widzę, że się tu wkopujesz, dobra. No to ja robię tak, zamieniam to wszystko na deski. I zamieniam. Dobra, na płotki to zamieniam. Zrobimy płotkami i poza płotkami zrobimy też te. Dobra. Liście. Czyli tak, obudowujemy to w ten sposób. Pyk. Tutaj. Dobra. Pyk, no i elegancko. Taki szałas, że będziemy widzieć, co się dzieje dookoła nas, żeby nas nikt, prawda, nie zaatakował niespodziewanie. No czy zostało ci jeszcze jakieś jedno chociaż żelazo, czy żeś wszystko wywalił? Tak, to w skrzynce są 2 żelaza. A co ty chcesz? Nożyczki? Nie? Tak. No to ja już zrobiłem nożyczki, masz. Aha, a to są tu w skrzynce, zabierz se. Kurde, ale żeś pomyślał, dobra. No, a jak? Dobra, to zbieram liście. Liście, dobra.
Rzeczywiście. Zbieram liście, rzeczywiście jest ich dużo tu. Pek. Dobra, ja muszę znowu drewno zebrać. Przed chwilą zebrałem i dalej mi brakuje. Ej, ale mam lagi, Ja też miałem takie laga teraz, stary. What you hell, się chcę powiedzieć. No, to a może to było jakieś trzęsienie ziemi, a nie lagi? No, ej, może być. Ty, a jest tu wulkan? Widziałeś jakąś wielką wdę? Chyba nie. Może jakaś, wiesz, może jakiś wulkan jest aktywny. Nie, no kurde, no, nie, stary. Nie widać tu żadnej góry chyba, nie? Nie przesadzajmy. Nie zwróćcie uwagi na to. Nie było nic raczej. Dobra, no to... Ale to jest piękne. Ale tu jest pięknie! Prawda. Ale ładnie. Dobra. Beautiful. I teraz tak, beautiful. Tu robię pyk. Pyk, patrz jakie mamy wejście do szałasu. Widzisz to? Tu możemy zrobić wyjście drugie, awaryjne. Robimy tak. Dawaj, no. I robimy pyk. Ale dobra. Bazunia. Ale bazunia. Weź tu postaw kobla, żebym mógł drzwi postawić. Nie mam kobla, stary. Dobra. Nie mam, skończył mi się. Sam sobie ogarnę. Dobra, stawiam drzwi jedne, stawiam drzwi drugie, elegancko, super fajnie. Dobra, i robię tak. Robię jeszcze... Dobra, muszę znowu zebrać drewno, ja nie wiem, ja ciągle zbieram drewno i ciągle mi go brakuje. No, ale z drewna zawsze nigdy dużo. Czy jakoś tak? Drzewa zawsze nigdy dużo. Dobra, no wiadomo o co chodziło, kurde. O, no. Pyk. A żalu smutku nigdy zawsze. No to też. Ale tego już mniej. Kurde, wszystko coś wiem. Ale chopie, bazę robię. Dobra, ja już jestem tutaj, mogę ten... A, jeszcze z... Oj, z góry też robisz! Zdałem się, liście. Ja nie mogę, cóż to jest za połączenie? Kurde, liście mi się kończą cały czas, no. To ja mam tak samo z tymi. Z liściami, jak ty z drzewami. Mam z drewnem, kurde. Ja nie wiem, czemu mnie ten dzieci się tak bawi. 20 drewna. Chyba. Dobra, mam. Dobra. Ej, dobra, naprawdę ta baza wygląda mocno. Czuję się jak Tarzan. No. Ale on mieszkał na drzewie. Ja też tak powoli. By pod. O. Trochę tak. Pyk. Ej, dobra, zobaczmy ładny to. Szałas, stary. Ja cię nie mogę, pato. I tu jest taki widok, tam będzie otwarte, żeby było, a tu zamknięte. No, ej, mega mocne. Mega mocne. Tu kamyka nie ma. Mega mocne. A tu możemy rozwalić to, bo tu jest ten. Dobra, no, tu może być wejście do kopalni. No. Prawda. Dobra, robię, jeszcze tu trzeba zrobić tak. Tu jest taki... odsłonięty fragment. I nic nie widzą! Dobra, a tu... To jeszcze to skopię, dobra, mamy drewno więcej. Czyli potrzebujemy tego kobla, żeby tu zrobić robię, całą tą, całą, jak to się nazywa, podłogę naszą. Robię to! Dobra, ej, naprawdę to elegancko wygląda, mnie się podoba. Okej, podłoga... Ej, co to za blok jeden taki niewygodny? Dobra, jest git i mamy zejście do kopalni, nawet pochodnia! Ej, dobra, podsumowanie z zewnątrz, jak wygląda nasz szałas, stary? Piękny szałas. Piękny szałas. Topka szałas. Topka szałasów. Tak. Myślę, że widzowie lepszego szałasu nie widzieliście. Kurde. I mam nadzieję, że będziecie z nas brali przykład i zrobicie sobie podobny szałas w siebie na swoich światach. Ej, dobra, mega mi się podoba. Słuchajcie, widzowie, kończymy w tym momencie odcinek. Następne odcinki zwiedzania tej wyspy będą dalej na naszych kanałach, więc subskrybujcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Zapraszam do Dave'a, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Elo! Dobra.